Dzień dobry moje drogie wodniki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam do czytania miesięcznego lunarnego. Zaczynamy od nowiu najbliższego, przechodzimy przez pełnię, kończymy na kilka dni przed nowiem w lutym. Dobra, zaczynamy. Ten nów może być dla was bardzo życiodajny, bardzo płodny, jeśli chodzi o pomysłowość, jeśli chodzi o wyobraźnię. Bardzo fajne. Bardzo fajny jest ten paść kielichów na czas nowiu, uważam. Dlatego, że to jest po pierwsze korzystny czas do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, jak wiemy. A paść kielichów niesamowicie jest kreatywny. Więc wydaje mi się, że pomysłów na początek tego nowego cyklu, pomysłów na to, jak poprawić sobie coś w życiu, pomysłów odnośnie tego, co dalej, tobie nie zabraknie. I jak dalej to robić, tobie nie zabraknie. Też dzieci się pokazują jako ważne sprawy z dziećmi lub przeprosiny. Jeszcze chciałabym to powiedzieć, że jeśli miały być to przeprosiny, to za tym idą jakieś nowe możliwości. Okej. Około 3 dni po nowiu pokazuje się u was potrzeba otaczania się moim zdaniem ludźmi życzliwymi, przyjaciółmi, ludźmi, których traktujecie i rozumiecie lub pojmujecie jako bratnie dusze, być może wzajemnie, mam nadzieję, że tak. Tutaj jakby też podziel się swoją inspiracją na tyle, na ile uważasz za potrzebne, lub jakąś swoją wiedzą z kimś, kogo uznajesz za swoją bratnią duszę, za przyjaciela, omów to z tą osobą. Ale w ogóle pokazuje się taka, póki co, energia niezwykłej świeżości, delikatności. Też już powoli będziemy wchodzić w wasz sezon, więc wydaje mi się, że mamy tutaj lekkie odświeżenie, nie tyle energetyczne, co emocjonalne. Okej. Odświeżenie powiedziałam. No i dobra, bo około, słuchajcie, 7 dni po nowiu tutaj jest, ponownie wraca do was jakaś propozycja. Ponownie ktoś być może zwraca się do was z jakąś konkretną prośbą. I wy tym razem jesteście gotowi być na tak. Natomiast, szczerze mówiąc, wydaje mi się również, że żeby nastąpił progres w tej sytuacji, żeby nastąpiło oczyszczenie w tej sytuacji, żeby wszystko było jasne, ustawione, ustalone, zorganizowane, trzeba sprawy obgadać. Obgadać. Rozmowa wydaje się być poważna o tyle, że chyba obie strony zdają sobie sprawę z kolejnych kroków lub z odpowiedzialności, która jest związana z tą sytuacją. Niewątpliwie ta energia jest również uwalniająca mocno. Dlaczego? Dlatego, że twoja po pierwsze otwartość, jeśli ostatnio byłeś trochę zamknięty na zewnętrzne różne okoliczności z różnych powodów, to wydaje mi się, że tutaj ta twoja otwartość z powrotem wraca na właściwe tory. Twoja prospołeczność z powrotem wraca na właściwe tory. Ale wydaje mi się również, że to karty chcą nam powiedzieć, że tutaj uważam, że ponowne spojrzenie na sprawy, ponowne podejście do czegoś, spowoduje wzrost siły w tobie. Natomiast ważne jest również oczyszczenie związane z tą sytuacją. Po prostu oczyszczenie. Powiedzenie czegoś bardzo wprost, nawet jeśli zdajesz sobie sprawę, że być może to nie jest to, co ta druga strona chciałaby usłyszeć. Koło, słuchajcie, 11 dni po nowiu, czujesz, że nie możesz czegoś zmienić lub czujesz, że nie możesz się zmotywować do działania, że nie możesz pchnąć spraw do przodu, nie czujesz swojej mocy sprawczej i to może być dla ciebie blokujące. Wydaje mi się, że albo trzeba się jeszcze bardziej w coś zaangażować, albo trzeba się zmierzyć z czymś, co ci się wydaje, że jest dla ciebie blokujące. Albo trzeba to po prostu przeczekać, być może taka energia będzie wokół ciebie, że teraz będziesz czuł, że jest za dużo na nie, za dużo blokad, wiesz? Więc być może chwilę trzeba przeczekać po prostu, ale myślę sobie, że ponieważ mamy tutaj mieczową energię, no to ważne jest, żebyś ty sam, drogi wodniku, nie powodował swoimi myślami takiego podejścia do spraw, że czegoś się nie da zrobić, że czegoś się nie da zrobić, bo to nie tak. Albo że obawiasz się czegoś zrobić, bo to też nie tak. Jeśli brakuje ci pomysłu albo brakuje ci sposobu, jak wprowadzić jakieś pomysły w życie, bo jest za dużo ograniczeń, to poczekaj chwilę, wiesz?
Tak myślę, poczekaj chwilę, znajdziesz rozwiązanie, widzisz? W czasie pełni. W czasie pełni pokazał się eremita i wydaje mi się, że tutaj będziesz widział jasno. Ten eremita jeszcze ma tak bardzo jasno naszkicowane na tej talii, zobaczcie, ma gwiazdę w tym swoim lampionie, w tej swojej lampie. Czyli on niewątpliwie potrzebuje spojrzeć w siebie. Także powiedziałam, że znajdziesz rozwiązania i wydaje mi się, że znajdziesz, wyszukasz. Wydaje mi się również, że będzie Ci sprzyjać sytuacja, w której po prostu będziesz miał ciszę, będziesz miał spokój, będziesz w swoim miejscu, w jakimś określonym środowisku być może, gdzie będziesz czuł, że te myśli po prostu płyną swobodnie, że ten hałas dnia codziennego Cię tam nie zatruwa, że tak powiem, jestestwa. Więc to jest też ważne, żeby w ten sposób do tego podejść. Natomiast pokazuje się również wodnik, który w czasie pełni znajduje sposób, jak wyjść z ograniczeń. Jak wyjść z ograniczeń i jest zwycięstwo? No jest zwycięstwo. Słuchajcie, około 18 dni po nowiu mam Cię kartę zwycięstwa. Więc tak jak mówię, cokolwiek się tutaj wydarzy wcześniej, może jakaś szczera rozmowa, bardzo otwarta z Twojej strony, komunikacja spowoduje chwilowe zblokowanie. Tak o tym myślę. Natomiast koniec końców Ty wiesz dosłownie, nie tyle czujesz, co wiesz, widzisz dookoła, tak, że dobrze zrobiłeś, że dobrze postąpiłeś, że to było słuszne, że dla Ciebie jest to korzystne. W końcu czytamy karty dla Ciebie, więc cokolwiek tu się dzieje, dla Ciebie jest to korzystne. Wymyśliłeś sobie rozwiązanie, jak przekroczyć jakiegoś rodzaju trudności, jak odsunąć się od jakichś trudności, zniwelować jakieś ograniczenia, po prostu wybrnąć z jakiejś sytuacji. Dla Ciebie jest to korzystne. Może tutaj był stary jakiś układ, który Cię trochę hamował bądź blokował i trzeba wprowadzić jakąś reformę, albo trzeba wprowadzić, zreformować trochę ten układ, żeby on nie był dla Ciebie tak ograniczający. Na tym polu też zwycięstwo. Koło fortuny. No. Około 21 dni po nowiu. Tutaj będziesz miał siłę, będziesz czuł, że sporo Ci sprzyja, jeśli chodzi o nadawanie rozmachu temu, co dla Ciebie ważne. Bo w kole fortuny tak jest. My czujemy, że to jest ten moment. Że możemy, że tak powiem, przyspieszać pewne sprawy. Aczkolwiek to o tyle dziwne, że tutaj jakby od pełni do nowiu możesz już może Ci trochę brakować sił, możesz mieć taki spadek formy. Natomiast jeśli bardzo Ci zależy na tym, żeby coś sfinalizować, to jest to dobry moment, żeby po prostu przycisnąć. Przycisnąć. Ruszy się też do przodu pewna ważna dla Ciebie sprawa. Jeśli będziesz uprzejmy, tutaj, w tej fazie księżyca, zadbać o komunikację. Wypowiedzieć się, to mam na myśli. Bo to jest dobry czas, żeby się wypowiadać. Zostaniesz wysłuchany i to zmieni na lepsze sporo w sytuacji, która była dla Ciebie ograniczająca. Okej. Co my tu mamy? A tutaj mamy pazia monet. Czyli Ty faktycznie... Jeśli to był plan, koncepcja, to cały miesiąc być może, nie cały, no ale plan, koncepcja, tutaj pokazuje się próba wprowadzenia tego planu, tej koncepcji w życie. I wchodząc w kolejny czas lunarny, miesiąc lunarny, Ty jesteś już gotowy, żeby krok po kroku realizować to, co sobie wymarzyłeś, wymyśliłeś, już w tym świecie namacalnym, fizycznym, prawda? Dla kogoś to mogło być ważne. Tak ja czuję te karty. Cokolwiek sobie wymyślisz, mogą być ograniczenia, znajdziesz sposób, znajdziesz ludzi być może, którzy pomogą Ci te ograniczenia zniwelować i tutaj wprowadzasz swój pomysł już w życie, realnie. Ale ogólnie pokazuje się taka energia kogoś, kto wie, że daleka droga przed nim cały czas i że musi się jeszcze sporo nauczyć. Że jakby wie wszystkiego, nauczyć siebie lub nauczyć kogoś też. Bo tutaj się dużo pokazało energii pracy z dziećmi, pracy z młodzieżą. Pracy z dziećmi, pracy z młodzieżą. Jakby pomagasz im zrzucić jakieś brzemię.
pomagasz im pozbyć się ich własnych, oni tak myślą o tym, ograniczeń, jakichś trudności, inaczej spojrzeć, otworzyć się bardziej na swoje talenta, zaakceptować swoje talenta, nie bać się, nie obawiać się, pokazywać swoich talentów. Ciekawy masz przekaz, wodniku. Jeśli będziesz odpuszczał wszystko to, co już dla Ciebie niefajne i nie chcesz tego ciągnąć na siłę do nowego cyklu, to zwróć uwagę, żeby robić to powoli. To znaczy, że jakby to nie jest tak, że raz, dwa, ciach, ciach i już czegoś nie będzie. Znaczy, trzeba uzbroić się w cierpliwość i mieć świadomość, że wyjście z pewnego rodzaju sytuacji potrwa dłuższą chwilę. Ale systematyczność, metodyczność i tak krok za krokiem po prostu, trochę w żółwim tempie, ale jednak do przodu, pomoże Ci pozamykać te historie, których już nie chcesz. Nie wiem, co to jest, tak? To jeszcze taka informacja. Tutaj to, co ważne w ogóle, to jest przyjmowanie i wypuszczanie z siebie jedynie użytecznych informacji, konkretnych wiadomości, konkretnych. Niech będzie efekt tej rozmowy jakiś. Jeszcze tak mi przychodzi do głowy. Dobra, dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.